Różne zaś są dary łaski, ale Duch ten sam. I różne są posługi, ale Pan ten sam. Różne też są dzieła, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Każdemu zaś dla wspólnej korzyści udzielany jest przejaw Ducha. Jednemu bowiem za pośrednictwem Ducha dawane jest słowo mądrości, drugiemu według tego samego Ducha słowo poznania, innemu wiara w tym samym Duchu, kolejnemu dary uzdrowień w tym jednym Duchu, kolejnemu zaś dzieła mocy, kolejnemu zaś proroctwo, kolejnemu zaś rozróżnienie duchów, innemu rodzaje języków, kolejnemu wykład języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu z osobna, jak chce. To jest nasz wiodący tekst, na podstawie którego rozważamy dary Ducha Świętego, czyli nadnaturalne przejawy działania Ducha w odrodzonym człowieku wierzącym i poprzez niego. I omówiliśmy już 6 darów, a dzisiaj z Bożą pomocą zajmiemy się darem rozróżniania duchów. Jest to dar do oceniania, nie do oceniania darów ducha, ale do rozróżniania duchów. W darze rozróżniania duchów miarą nie jest własne odczucie, na podstawie którego pada wyrok, że to jest z ducha, a to nie jest z ducha. Trzeba tutaj bardzo uważać, żeby właśnie sobie tej sprawy tak nie upraszczać, bo tu nie mogą mieć do powiedzenia upodobania i gusty typu to mi się nie podoba, nie buduje mnie, przeszkadza mi, jest mi to obce, a więc nie może to pochodzić od ducha, bo czasem, gdy duch wkracza w sferę naszego życia, która często jest niestety jeszcze cielesna, po części cielesna, to dochodzi do jakiegoś napięcia, jakiegoś zgrzytu i chodzi o to, żebyśmy my pochopnie nie oceniali czegoś, że coś nie jest z ducha, bo nam się to nie spodobało. By ustrzec się przed tego rodzaju błędami, potrzebujemy zapoznać się trochę bliżej z tym niezwykle ważnym darem. Jest tutaj w Grece pojęcie, które oznacza najprościej po polsku rozsądzanie duchów. I o co chodzi w tym pojęciu? Jest, przynajmniej chciałbym przywołać 2 miejsca Słowa Bożego z przekładu tego dosłownego, może nawet nie dosłownego, tylko z grecko-polskiego wydania Nowego Testamentu, z tak zwanej interlinii. List do Rzymian, 14 rozdział, 1 werset, gdzie to słowo występuje, czytamy tutaj: zaś będącego bez siły w wierze dobierajcie nie ku rozróżnieniom rozważań. No tak tajemniczo trochę to zabrzmiało, no nie? Ale to słowo rozróżnieniom to jest właśnie to greckie diakrizes, krizeis. I chodzi w tym całym kontekście tego słowa, chodzi o konkretne sprawy życiowe, moralne, społeczne. I rzecz w tym, że świeżo upieczony chrześcijanin nie jest w stanie takich spraw rozsądzać. Dlatego przeczytaliśmy, żeby go właśnie w coś takiego nie wciągać. Nie powinien słyszeć z ust innych wierzących, dojrzalszych wierzących, na przykład takiego zdania: jesteś niedługo wierzący, a lepiej pojmujesz sprawy duchowe i łatwiej mogę się z tobą porozumieć niż z niejednym długo wierzącym. Jak powiesz takiemu młodemu w wierze takie zdanko, to oj, on może szybko się zaangażować w rozsądzanie różnych spraw w kościele, to czy ten ktoś dobrze postąpił, czy nie. Oj, taki świeżo upieczony chrześcijanin chętnie podchwyci taki wątek, że
w przeciągu miesiąca się zrobił taki dojrzały, taki, ostatnio widziałem taki komentarz, że ta siostra jeszcze ledwo co rok temu chrzest przyjmowała, a dzisiaj już naucza Słowa Bożego w zborze. Chwała Bogu, było tak napisane. Nie? Drugie miejsce, Hebrajczyków 5,14. Dojrzałych zaś jest twardy pokarm. Tych przez nawyk zmysły wyćwiczone mających do rozróżniania piękna, dobra i zła. I znowu to słowo rozróżniania, to jest to greckie słowo, które opisuje nam też dar rozróżniania duchów. Zdolność do właściwego rozróżniania, rozsądzania bierze się z dojrzałości, a ta z kolei z długiego używania. Zmysły wyćwiczone przez długie używanie, to właśnie przez takie doświadczenie, przez obcowanie z tymi kwestiami duchowymi. Więc to diakrizeis, rozsądzanie, to nie jest błyskawiczny, lekkomyślny wyrok wydany w oparciu o jakieś odczucia. Jest to raczej wynik długiego, całego procesu słuchania, rozważania, ponownego rozważania i wydania prawidłowej oceny, i to przez osobę dojrzałą we wierze. I na prawidłową ocenę jakiegoś zjawiska to potrzeba czasem nawet z 20 lat, a nie parę miesięcy. 20 lat nie w sensie, że ma trwać tak długo proces oceniania, tylko że ten człowiek, który ma ocenić, powinien co najmniej ze 20 lat być we wierze, praktykować chrześcijańskie życie, żyć w społeczności z wierzącymi ludźmi, mieć po prostu 20-letnie doświadczenie. Wtedy może dokonać oceny w kilka dni i nie będzie to pochopna decyzja, pochopna ocena. I Słowo Boże przecież nas uczy, że rozsądzanie różnych sytuacji, różnych wypowiedzi i tak dalej jest codzienną powinnością każdego chrześcijanina. Powinniśmy po prostu w ogóle mieć taką postawę rozsądzania. To słowo rozróżnianie ma mieć miejsce w życiu każdego wierzącego, nie tylko w życiu tego, kto ma dar rozróżniania duchów. To jest specjalny dar, właśnie o tym rozmawiamy dzisiaj, ale postawę rozsądzania, rozróżniania powinniśmy mieć wszyscy jako chrześcijanie. Nikt nie powinien tak sprawy stawiać, że tylko dar Ducha Świętego może nas ustrzec tu przed błędami i tylko wtedy, kiedy się pojawi człowiek, który ma ten dar rozróżniania, to się możemy bezpiecznie poruszać. Wraz z upływem czasu ma następować duchowy wzrost każdego chrześcijanina i coraz większa zdolność do prawidłowego rozsądzania różnych spraw. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, czytamy od 2 wersetu. Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata? Jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi? Czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów? Czym zatem są sprawy tego życia? I jeśli takie macie do rozwikłania, to dlaczego powołujecie na sędziów ludzi bez znaczenia w Kościele? Wstydźcie się. Czy to znaczy, że nie ma już wśród was ani jednego mądrego, który potrafiłby rozstrzygnąć spór między jednym a drugim? No tu mamy naukę apostolską, która mówi, że powinniśmy różne kwestie po prostu rozsądzać, rozważać, rozstrzygać, a nie się wycofywać, ja wolę nie osądzać tego, niech tam... I w końcu sąd świecki musi się zajmować braćmi, bo się nie pojawił nikt, kto by wziął ich za, wiecie za co, i posadził i doprowadził do jakiegoś ładu. Inny przykład. 1 Koryntian, 2 rozdział. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać,
czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. I tu jest właśnie też mowa o tym, o tej zdolności, do której Słowo Boże zobowiązuje nas, żebyśmy dążyli do niej, żebyśmy byli w stanie rozsądzać różne sprawy z duchowego punktu widzenia. I ta zdolność nie dotyczy tylko ludzi obdarzonych darem rozróżniania duchów, lecz wszystkich ludzi duchowych. Tak? Rozumiemy to? Jakie są kryteria codziennego rozsądzania spraw przez wierzących? Pierwszym kryterium jest oczywiście Słowo Boże. To na podstawie Słowa Bożego dokonujemy oceny, weryfikacji, czy to jest okej, czy coś nie tego, jak to mówią. Drugim kryterium do oceny powinna być miara łaski Bożej. Nie? Bo jeżeli weźmiemy tylko literę, to możemy kogoś skrzywdzić. Jeżeli zabraknie nam tego szerokiego serca, jakie Bóg nam objawia w Chrystusie Jezusie. Więc miara łaski. Bóg jest miłosierny. Nawet dla złych ludzi jest łaskawy i miłosierny. Więc tym bardziej my, oceniając czyjeś zachowanie, postępowanie, powinniśmy do Słowa Bożego dołożyć też miarę łaski. I pozostaje jeszcze inna kwestia, mianowicie miara zbudowania. Ponieważ mamy się kierować tą zasadą, że wszystko niech służy ku zbudowaniu. Więc oceniając, rozsądzając coś, co się wydarzyło, powinniśmy też mieć to na uwadze, czy to nasze rozsądzenie i ten nasz, powiedzmy, werdykt będzie budujący, czy przytłaczający. Każdy chrześcijanin starając się oceniać jakieś zjawiska, wydarzenia, jakąś działalność, jakąś naukę, powinien mieć to na uwadze, żeby nie robić tego pochopnie, a po drugie nie kierować się też jakimś uprzedzeniem, bo to też czasem rządzi naszymi ocenami. Powinniśmy trwając w społeczności Ducha Świętego przez Słowo Boże, doświadczenie, duchowy wzrost, pozyskiwać umiejętność prawidłowego osądu w sprawach duchowych. Jednak to nie zawsze wystarczy, by w każdym przypadku mieć prawidłowe rozróżnienie. Dlatego niezbędny jest też w Kościele dar rozróżniania duchów. I dlatego jednym z darów Ducha Świętego jest właśnie taki dar. Bo wiemy, że w tym świecie działają różne duchy. Działa Duch Boży, no nie? Ale są też różne złe duchy. I jest też duch człowieczy, który też czasem między tymi duchami tam próbuje swoje ugrać i zrobić po swojemu. I gdy do zboru, do szeregów ludu Bożego próbuje się dostać jakiś duch zwodniczy, to tak bardzo wtedy ważne jest, żeby w zborze był ktoś, przynajmniej ktoś z darem rozróżniania duchów. Bo Słowo Boże mówi, że zły duch potrafi się mocno ukryć, zakamuflować. W drugim liście do Koryntian czytamy, kontekst znacie, a jak nie znacie, to doczytajcie, bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami,
podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości. A więc może być taka sytuacja, że jakaś osoba przez swoje pozornie właściwe życie, miłość bliźniego, gorliwość dla Pana i tak dalej, wywołuje pozytywne wrażenie w środowisku, a jest podszyta pod jakiegoś tam ducha złego. Tak tutaj czytamy, że byli tacy ludzie w pierwszym kościele, i trzeba było daru rozróżniania duchów, żeby takich gości zdemaskować. Potrzebny jest też ten dar, ponieważ Pan Jezus powiedział, że powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy. Będą oni czynić wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Pamiętajcie, że wam to przepowiedziałem. Bo może w XXI wieku zapomnicie o tym. Bo może sobie pomyślicie, że jeśli ktoś coś mówi w imieniu Jezusa, a jeszcze jakiś cud zrobił, że kogoś uzdrowił, to od razu w ciemno będziecie przyjmować, że to na pewno jest człowiek z Boga. Dlatego też właśnie potrzebny jest ten dar. Można się nauczyć rozpoznawania błędów w usługiwaniu darami Ducha Świętego, ale by za prawidłowym i właściwym formie działaniem odkryć fałszywego ducha, potrzeba daru rozróżniania duchów. My, każdy prawie jak ktoś coś by tam nie tak używał darów, to szybko go zweryfikujemy, ale odkryć człowieka, który używa darów, a nie jest w ogóle z Boga, to potrzebne jest to rozeznanie. Już żeśmy wspominali tu podczas naszych rozważań przykład Piotra Apostoła i Szymona Czarnoksiężnika. Obecny tam ewangelista Filip, pełen Ducha Świętego, a jednak nie rozpoznał. Dopiero apostoł Piotr, gdy przyszedł do Samarii, rozeznał tego ducha, który jest w tym Szymonie. Więc z takich powodów potrzebny jest dar rozeznania duchów. Trzeba też tego daru i wtedy, gdy chrześcijanie, czasem nieświadomie, wchodzą w pole działania złych duchów, bo czasem się też tak dzieje. Weźmy sytuację opisaną przez apostoła Pawła, to czas pierwszego kościoła, wczesnego kościoła. Wiemy, że środowisko wtedy było bardzo zdemonizowane, chociaż nie wiem, czy bardziej niż dzisiaj, bo to demony do tej pory cały czas działają. Ale całe życie rodzinne, społeczne, publiczne było pełne elementów kultowych. Pełne elementów kultowych. Dzisiaj zresztą też tak jest, bo ostatnio widziałem nawet, że skrzyżowanie drogi jakiś ksiądz wodą święconą kropił, nie? Bo zrobili skrzyżowanie nowe i już był też ten element jakiegoś tam religijności. Paweł apostoł w pierwszym liście do Koryntian w 10 rozdziale tak pisał. Otóż chcę przez to powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Każda uczta w tamtych czasach, każda jakaś tam wspólna impreza zaczynała się od tego, że pierwsze te cząstki tych potraw były poświęcane jakiemuś tam bóstwu w Grecji, w Rzymie później. I apostoł Paweł odnosi się do tego, żeby chrześcijanie byli czujni, żeby uważali, bo mogą nieświadomie wziąć udział, biorąc udział jakby w zwykłej imprezie, wziąć udział w oddawaniu czci demonom, bo
napisał tak, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja natomiast nie chcę, abyście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha pańskiego i z kielicha demonów. Nie możecie brać cząstki ze stołu pańskiego i stołu demonów. Za takimi różnymi ceremoniami kryły się konkretne demony w tamtym czasie. I niebezpieczna, zdaniem apostoła, byłaby tu wszelkiego rodzaju ignorancja, że to przecież samo w sobie nie jest złe, mamy posiłek, mamy imprezę rodzinną, a co tam, że oni tam powiedzą coś tam, czy tam jakąś odprawią jakiś rytuał malutki dla jakiegoś tam Boga Słońca, czy tam Boga płodności, czy urodzaju, czy tam czego. Takie upraszczanie sprawy no niejednego już wyprowadziło w pole, bo niektórzy mówią, skoro coś dobrego się tam wydarza, skoro są znaki, jakieś cuda, to już na pewno jest to z Boga. To ja nieraz to słyszę, jak ludzie tak wypowiadają. Oczywiście wiemy, że przez ręce apostołów działy się różne znaki i cuda, i to było z Boga, to poza wszelką wątpliwością. Ale cuda jako takie nie są żadnym znakiem dowodu, że coś jest z Boga. Bo jest ta, dla przykładu, historia, kiedy to Aaron i Mojżesz tam przed Faraonem, wiecie, dokonał pewnego znaku, to czytamy, że Faraon wtedy wezwał swoich mędrców i czarowników. I oni również wróżbici Egiptu dokonali tego samego za pomocą swoich tajemnych zaklęć. Każdy z nich rzucił swoją laskę, każda zamieniła się w węża. I choć laska Arona połknęła ich laski, to Faraon pozostał nieugięty i nie posłuchał ich, tak zresztą jak zapowiedział Pan. Te znaki, które tam były dokonane przez tych czarowników, mędrców, one tak naprawdę służyły temu, żeby zatwardzić serce Faraona, żeby on nie posłuchał głosu Bożego. Wierzymy, że Bóg działa przez znaki i cuda, ale ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo imitacji, zbór potrzebuje daru, dzięki któremu będzie mógł rozsądzać duchy, rozpoznać, co jest z Ducha Bożego, a co nie jest. Trzeba też nam tego daru rozróżniania duchów, gdy trzeba ustalić, czy ma się do czynienia z opętaniem, czy z chorobą psychiczną, bo to też jest ta kwestia często trudna do rozstrzygnięcia. Duch ludzki, duch człowieczy jest w tej sprawie całkowicie ślepy. Niewierzący lekarz nie może rozróżnić, czy ma do czynienia z chorobą, czy z opętaniem. Myli się i plącze pojęcie, mówi o alkoholizmie, homoseksualizmie. Mówiąc o takich różnych kwestiach, nie rozeznaje, czy to jest jakaś choroba, czy to jest opętanie. Na przykład lekarskie rozpoznanie czasem brzmi choroba alkoholowa. Nie? No i co to ma wspólnego z chorobą? No to nie jest choroba, to jest nauk. To jest opętanie duszy człowieka. Ale pochopne zaklasyfikowanie ludzi chorych jako opętanych też narobiło sporo szkody już i dlatego no, potrzebny jest ten dar rozeznawania duchów. Kto chce wyrokować o duchach, może to uczynić tylko przez Ducha Bożego. Jak przejawia się dar rozróżniania duchów? Posłuchajmy się przykładem. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami, wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga. Oni głoszą wam drogę zbawienia. Alleluja, ktoś by krzyknął. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział:
rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I duch po chwili wyszedł. Ale historia. Na podstawie samej tylko treści proroctwa, które wypowiadała ta kobieta, to nawet doświadczony chrześcijanin by powiedział, to jest proroctwo od Ducha Świętego. No mówiła prawdę, nie? Bezbłędnie mówiła o służbie apostołów. Apostołowie jednak nie działali pochopnie, zauważcie. Kilkakrotnie badali sprawę i czekali na głos Ducha Świętego, bo ona to czyniła przez wiele dni, przeczytaliśmy. Ale przyszedł moment, gdy zniknęły wszelkie wątpliwości i nastąpiło zgromienie tego ducha wieszczego ustami apostoła Pawła. I ta historia pokazuje nam, że rozróżnianie duchów jest swego rodzaju procesem. Wydanie sądu nie opiera się na spontanicznym wrażeniu, pierwszym wrażeniu, czy na jakiejś nieufności, czy na jakimś uprzedzeniu, ale odbywa się w pewnym procesie. Duch Święty wywołuje w nas wewnętrzny niepokój, co ma prowadzić wierzącego człowieka do wzięcia tego fałszywego ducha pod lupę. Zaczyna się mu przyglądać, aby następnie zerwać mu maskę, tak jak to zrobił apostoł Paweł. Więc raz jeszcze, wewnętrzny niepokój. Coś jest nie tego z tym człowiekiem. Coś odczuwamy takiego. Zaczynamy wewnętrznie to roztrząsać, zadawać pytania. Duch Święty posyła nam jakiś rodzaj pewności co do naszych odczuć, naszej oceny i w końcu następuje zdemaskowanie i wydalenie fałszywego ducha. Tak to się odbywa. Miałem kiedyś taki przypadek w Gorzowie Wielkopolskim, że się pojawił w zborze pewien człowiek, który robił wrażenie bardzo duchowego człowieka, obeznanego ze sprawami duchowymi. A że było to zbór, to było grono młodych ludzi, świeżo ponawracanych, więc oni chętnie słuchali go, on ich tak zbierał, zaczyna z nimi rozmawiać i obserwowałem to. I w pewnym momencie stało się dla mnie jasne, że muszę przepędzić tego człowieka, że to człowiek, który przychodzi z duch, człowiek o pewnej, powiedziałbym, niebezpiecznym duchu, który próbuje wywierać wpływ i odprowadzać ludzi od szczerego oddania się Chrystusowi. Robił silne wrażenie, że jest człowiekiem duchowym, ale gdy się sprzeciwiłem, to natychmiast wyszło z niego złość i okazało się, że się odkrył wtedy. No i tak się już pożegnaliśmy. Trzeba też pamiętać, żebyśmy byli czujni w naszych kontaktach z tak zwanymi pozytywnymi pseudocharyzmatykami, którzy we wszystkim widzą wszystko same wspaniałe rzeczy. Bo nie każdy, kto mówi o prawdziwym Bogu, służy Bogu. Gdyby apostołowie, ze względu na to, że ta dziewczyna tak dobrze i prawdziwie mówiła, pozostawili ją w spokoju, a może nawet razem z nią wypili herbatę, zrobili sobie spotkanko takie duchowe razem z nią, to niejako by uwierzytelnili tę dziewczynę w oczach miejscowego zboru i potem po ich odejściu zły duch mógłby wyprowadzić w pole bardzo wielu chrześcijan. Ale apostoł Paweł zadziałał w sposób prawidłowy. Chcę też powiedzieć, że dary Ducha Świętego są dla dzieci Bożych, a dzieci Boże to ludzie, którzy należą do zboru. To nie tacy wolne elektrony, które chodzą sobie między zborami, wywołując wrażenie duchowych. To są osoby znane w środowisku ludzi wierzących. Można przyjrzeć się ich życiu, powiązaniom, przekonaniom, co jest najpewniejszym świadectwem, jaki duch tych ludzi inspiruje.
Aby dar rozróżnienia duchów mógł być użyteczny w zborze, konieczne jest zaufanie zboru do tego, który tym darem ma usługiwać. Kto chce służyć zborowi, musi okazać się wiernym jego członkiem, służącym jego sprawie. Tylko osoba poddająca się karności, należąca do zboru, kochająca prawdę, pragnąca podobać się Jezusowi, zdobędzie autorytet, dzięki któremu będzie mogła służyć między innymi darem rozróżniania duchów. Spójrzmy jeszcze na to, co znajdujemy na temat rozróżnienia duchów w artykule, który się znajduje w Fire Bible pod tytułem Dary duchowe wierzących. Dar rozróżniania duchów jest to szczególna, udzielona przez Ducha zdolność właściwego przenikania i oceniania proroctw, a także rozpoznawania, czy przekazywane treści bądź inne oznaki natury duchowej rzeczywiście pochodzą od Ducha Świętego. Rozumiałe? Bierzemy się za następny dar, dacie radę. Widzę, że niektórzy walczą mocno, walczą, ale dar mówienia innymi językami. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. To tutaj w porównaniu z darem proroctwa parę ważnych myśli na temat daru obcych języków. Oczywiście różne są opinie na temat wielkości tego daru. Niektórzy mówią, że to jest najmniejszy dar, bo wymieniony na końcu tej listy, którą tutaj rozważamy, ale takie rozumowanie chyba nie jest prawidłowe, bo na przykład w 1 Koryntian 13:13 miłość jest wymieniona na końcu, a jest napisane, że największa jest miłość. Więc to nie tak, że co pierwsze to ważniejsze, a co później to mniej ważne. Przyczyną takich rozbieżności co do daru języków jest to, że właśnie jest wiele nadużyć i wypaczeń związanych z darem języków. I tak to się dzieje, że racjonaliści walczą z tymi amatorami ekstazy i właśnie jest tak dużo tych opinii. Ale ten dar jest, chciałbym, żebyśmy o nim pomyśleli jako o darze, który jest szczególnie pomocny w modlitwie. Żeby modlitwa w nas żyła, żebyśmy byli ludźmi modlitwy, jest to szczególnie ważne, żeby o ten dar zabiegać, bo wiemy, że dzisiaj różna aktywność wypiera modlitwę z naszego życia. Nawet są różne takie powiedzonka, które mówią, że jak ktoś na przykład pracuje albo pomaga, to dwa razy się modli, nie? Więc wystarczy pomagać i już sprawa modlitwy załatwiona. Łatwiej jest tam komuś zrobić kanapkę czy tam gdzieś pojechać do niego, niż naprawdę spędzić czas w modlitwie, chociaż wydawałoby się, że powinno być odwrotnie. Ale to właśnie tak to wygląda. Niektórzy są tak nastawieni na rzeczy materialne, że jeżeli coś nie przynosi wymiernego pożytku, no to odkładają to na bok i zajmują się tym, co daje im korzyści, takie wiecie, wymierne korzyści. Więc się coraz rzadziej modlą, coraz mniej się modlą. A dar ten jest bardzo potrzebny. Apostoł Paweł napisał w 1 Koryntian w 14 rozdziale: pragnąłbym, abyście wy wszyscy mówili językami. Oczywiście bardziej, żebyście prorokowali, ale ten temat mamy już za sobą. Ale pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami. Gdyż ten, kto prorokuje, jest większy niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby Kościół doznał zbudowania. Apostoł Paweł dał osobisty przykład. Dzięki Bogu więcej niż wy wszyscy mówię językami. Więc jakkolwiek oceniał, że dar proroctwa jest bardzo użyteczny dla Kościoła, to jednak był człowiekiem, który najwięcej ze wszystkich tamtych wierzących modlił się językami. Więc nie ma co do tego wątpliwości, że ten dar
ma wielkie znaczenie, ponieważ jest to dar ku zbudowaniu dla każdego wierzącego. Kto mówi językiem, buduje sam siebie. Jeśli chcemy, żeby się umacniać we wierze, żeby być silnym w Panu, to trzeba nam tego daru używać, trzeba o niego zabiegać. I kto modli się językami, wie, jaki to wpływ wywiera na jego duszę, jak to reguluje jego duszę, jak go rozradowuje wewnętrznie, jak go uspokaja, daje mu ukojenie. No, dużo można by na ten temat mówić. Mówienie językami to jest modlitwa w duchu, jak czytamy w 1 Koryntian 14:14. Jeśli bowiem modlę się językiem, mój duch się modli, rozum natomiast pozostaje bierny. Jak to rozwiążę? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Chodzi tutaj o pewną równowagę. Ale właśnie mówienie językami jest tu przedstawione jako modlitwa w duchu. Gdy mówimy językami, modli się nasz duch. Możemy w każdej chwili tego daru używać, bo ten dar ducha jest złożony w naszym duchu i podarowany w celu używania go. I ten, kto ma ten dar, może się modlić w różnych okolicznościach, właśnie w obcych językach. Ten dar języków jest bardzo przydatny w uwielbianiu Boga i w dziękczynieniu Boga. Czytamy, że tak się działo. Na przykład w domu Korneliusza zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Właśnie do tego został użyty w tym przypadku ten dar mówienia językami. Będę śpiewał duchem, lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum, żeśmy już to czytali. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim tak? Niech się stanie, tak niech się stanie. Przecież nie rozumie, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Natomiast ty sam się budujesz, bo duch w tobie modli się właśnie i uwielbia Boga. Dar języków jest też użyteczny w prośbie i w stawiennictwie. Rzymian 8:26, podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. I tutaj jest użyte greckie słowo, które znaczy po polsku nieintelektualne mówienie. Czyli rozum tutaj nie bierze udziału, ale duch modli się w tych niewysłowionych westchnieniach. Problemem czasem związanym z darem obcych języków jest to, jak go używać podczas publicznego zgromadzenia. I apostoł Paweł napisał, że on woli powiedzieć 5 słów zrozumiałych niż 10 tysięcy niezrozumiałych w zgromadzeniu, ale to, że woli, to nie znaczy, że usuwa języki z publicznego użytku. Dar języków nie jest dany tylko po to, żeby używać go w komorze modlitewnej. Jest znakiem dla niewierzących, czytamy w Słowie Bożym. Jakim znakiem? Czytamy, języki zatem są znakiem dla niewierzących, a nie dla wierzących. No to jeżeli ma być to znak dla niewierzących, a nie wolno byłoby go w ogóle użyć w towarzystwie innych osób, no to jaki to byłby znak? No. O jaki znak tu chodzi? Spróbuję jeszcze podtrzymać waszą uwagę jeszcze chwilkę i jeszcze tą sprawą się zajmijmy przez moment. W pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale czytamy, to jest cytat ze Starego Testamentu, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Apostoł Paweł zaczerpnął ten tekst z Księgi Izajasza z 28 rozdziału, a Piotr w swoim liście, w pierwszym Piotra,
2:6 nawiązuje też do tego słowa. Dlatego Pismo głosi, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was zatem wierzących jest on cenny, natomiast dla niewierzących kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym, przyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą słowu, na co zresztą są przeznaczeni. I tak samo też prorokował Symeon o Chrystusie, że on będzie znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. Syn Boży, jak wiemy, jednych budował, drugich irytował. No nie? Tak było wiele razy i zresztą te teksty, które odczytaliśmy, na to wskazuje. I tak jest też z językami w odniesieniu do niewierzących. I też zwykłych wierzących, tak zwanych greckiego idiotes, bo tak to jest, takie jest greckie słowo użyte na określenie zwykłych wierzących, którzy jeszcze całym sercem nie przyjęli Pana i nie rozumieją różnych kwestii duchowych. I weźmy pierwsze wylanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Jak było? Jedni mówili, wow, to takie cudowne rzeczy. A drudzy co mówili? Młodym winem się popili. Nie? Więc była różna reakcja. I też tak samo jest i z innymi darami, że w odniesieniu do wierzących jednych prowadzi bliżej Boga, a innych taki dar zatwardza, bo się wewnętrznie sprzeciwiają temu. Więc można i tak pomyśleć i dlatego próbuję ten jakoś trochę wyjaśnić to, jakim to znakiem dla niewierzących mogą być języki, bo właśnie języki we współczesnej praktyce często wywołują bardzo różne reakcje. Jedni się naśmiewają i wielkiej niechęci zatwardzają swoje serce i to są też ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami. A na drugich wywiera to bardzo pozytywny wpływ, zdumiewający wpływ, zainteresowanie, objawienie, nadnaturalna forma przekazu, poselstwa Bożego. Kiedyś słyszałem właśnie taki przypadek, że był w obcym kraju człowiek z Polski i nagle z sali ktoś po polsku zaczął mówić. I wszystko powiedział temu człowiekowi, który był zupełnie tam nieznany, odnośnie jego życia. I on taki roztrzęsiony podszedł później. Ta kobieta w ogóle nie, ani słowa po polsku nie rozumiała i nikt w ogóle nie rozumiał. I było no, wielkie poruszenie i też zbudowanie dla tego człowieka. Więc mówienie językami wywołuje i będzie wywoływać, jest znakiem dla niewierzących. Jest budujące dla wierzącego, jest znakiem dla niewierzących. Jedni będą za, inni będą przeciw. W Fire Bible znalazłem artykuł pod tytułem Mówienie językami i czytamy tutaj tak. Mówienie językami to nadnaturalny przejaw działania Ducha Bożego. To natchniony przez Ducha sposób mówienia, modlenia się lub uwielbiania Boga. W tym czasie wierzący używa języka, którego się nie uczył. Językiem tym może być język znany, należący do grupy języków używanych przez ludzi, tak jak było w dniu Pięćdziesiątnicy, ale może to być również język nieznany na ziemi. Mówienie językami to nie mówienie w stanie ekstazy albo delirium, kiedy to traci się nad sobą panowanie i zaczyna bredzić lub majaczyć. Pismo Święte nigdy nie opisuje tego doświadczenia w kategoriach mowy ekstatycznej. Niezależnie od tego, czy używany w czasie mówienia język jest zrozumiały dla słuchaczy, czy też nie przypomina żadnego języka istniejącego na ziemi, jest środkiem nawiązywania łączności z Bogiem i wyrażania Mu czci. I jeszcze dar wykładania języków, parę słówek i zakończymy w ten sposób nasze rozważania. Dar języków ma być używany w publicznym życiu zboru, aby jednak mógł przynosić publiczne zbudowanie dla zboru, powinien występować wraz z darem wykładania języków. Są sytuacje, gdy dar języków buduje, chociaż nie ma wykładania
języków. Kiedy zbór jest umówiony do wspólnej modlitwy, do uwielbiania Boga, do składania Mu dziękczynienia za określone rzeczy i wspólnie wierzący podnoszą głos, churalnie się modlą w ustalonej sprawie, kiedy jest jakiś problem, tak jak na przykład było, że poczęło się prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie i oni się zeszli na modlitwę i podnieśli razem głos i się modlili i wtedy zostali też napełnieni Duchem Świętym i mówili językami. Wtedy, kiedy cały zbór wielbi Boga, śpiewając pieśni, jeśli inni podniosą głos i będą śpiewać w duchu, to to buduje wszystkich, bo nie potrzeba wtedy jakiegoś zatrzymania się, wsłuchiwania się. Wtedy nikt nie słucha innych ludzi, lecz doznaje zbudowania ogółem, samemu będąc to zaangażowany. Ale są sytuacje, gdy jest niezbędny dar wykładania języków, gdy w językach ma być przekazane poselstwo do zboru. To są takie sytuacje, gdy publiczna mowa w obcym języku jest słuchana przez ogół i wtedy jest potrzebny dar wykładania języków. Wtedy w zgromadzeniu jedna osoba otrzymuje przeświadczenie od Ducha, że ma wypowiedzieć poselstwo w obcych językach, bo będzie to objaśnione, podczas gdy do drugiej osoby Duch Święty daje impuls, by usłużyć darem wykładu języków. I oczywiście nieraz może dojść do zatrzymania przez kogoś tej współpracy, jednak żadna ze stron nie powinna zatrzymać tego, co inspiruje w nich Duch Święty. Dlatego kto mówi językiem, niech się modli o dar jego wykładania, czytamy. A to znaczy, że jednak jest możliwe, że ta sama osoba ma dar języków i dar wykładania języków, tak czy nie? Tak to odczytujecie? No tak. Dobrze jest i bardzo budująco, jeżeli jest jedna osoba się modli w obcym języku, wypowiada jakieś poselstwo do zboru, a druga wypowiada tłumaczenie. Wtedy to jeszcze bardziej wiąże i buduje zbór. Ale może się tak zdarzyć, że jak nie ma kogoś, kto ma odwagę i chce i zabiega o ten dar wykładania języków, to mógł może użyć tego człowieka, który wypowiedział poselstwo, aby następnie wypowiedzieć je w języku zrozumiałym. Dar wykładania języków według artykułu Fire Bible jest to udzielona przez Ducha Świętego zdolność do rozumienia i przekazywania słuchaczom znaczenia przesłania wygłoszonego językami. Przesłanie takie wyłożone na użytek zgromadzenia może zachęcić je do głębszego uwielbiania Boga i modlitwy lub może służyć podobnym celom, co dar prorokowania. Pozostaje mi tylko zachęcić was, bracia i siostry, do tego, żebyśmy zabiegali o dary duchowe. Omówiliśmy 9 darów Ducha Świętego. Pismo Święte nas zachęca, żebyśmy się o nie starali, żebyśmy się modlili o dary ducha. Mówię to do młodzieży, bo Słowo Boże obiecuje, że i na dzieci, i na młodzież. Mówię to do osób starszych, bo Słowo Boże mówi, że na starców też Bóg wyleje Ducha Świętego i będą prorokować, i będą mówić innymi językami, i będą wypowiadać słowo mądrości, słowo wiedzy. Powstańmy, bracia i siostry, i spędźmy teraz chwilę czasu na modlitwie, również otwierając się na to, że to nie przez kogoś innego, ale przeze mnie Duch Święty chce budować zbór, że chce mnie obdarować jakimś darem, który będzie pożyteczny dla całego zgromadzenia, który będzie mnie osobiście budował, ale będzie też pomocny dla innych. Módlmy się, połączmy się we wspólnej modlitwie.